Cześć, z tej strony Ziwir LS, a to pierwszy odcinek z serii Gramy w LS 2011. Planowałem zrobić w końcu jakąś serię, bo dawno nie było w sumie na moim kanale. A znaczy no były, a to zazwyczaj nie wypał. No i właśnie ja bym uzyskać trochę większą oglądanie, więc jest wszystko będzie. Postanowiłem nagrać takie. Serię dość. No, może będzie długa, jeśli wam ona spodoba. Albo będzie po prostu jeden sezon. Ale będzie on. Postaram się, żeby był. Tutaj to pole dokończę się wywołać i omówię troszkę serię. No to pod tym filmikiem, no ja bym się przynajmniej dał parę lajków, jakby się pod nim znalazło, to jakaś tam motywacja zawsze będzie. Ja też mówię o serii sporo oglądalność, to... Będzie taka jak właśnie polska wieś, żeby miała taką oglądalność, mi to wystarczy. W tej serii to raczej postaję na realistycznie, będę nagrywał z kabiny, bo to właśnie przy żniach to bardzo jest ciekawe, jak wygląda. Właśnie w 11. No ale widać tutaj jedną wielką różnicę pomiędzy 15 a właśnie 11. Obie gry widziałem. No i tutaj... No, jest o wiele lepiej wykonane wnętrze w 15. Ale w porównaniu z 9 i 11 i tak wygląda dużo lepiej. I w ogóle dodano więcej możliwości. 9 to zamiast trawy to się rozdawanie trawy krowom. To się te trawy sprzedawało w na farmie. A tutaj natomiast też można te hodowle krów dodano. Właśnie multiplayer, co o wiele bardziej jakby poprawia grę. No lepiej się gra niż samemu. Maszyny są bardziej szczegółowe, to na pewno. Ale co zauważyłem, że to jest strasznie mało rzeczy okrągłych. Że kierownica nie jest jakoś tam piękny okrąg, tylko jest jakby kanciasta, jakby wielokąt. No i to też bym mogli poprawić, no ale jak na tamte lata to była super gierka. Jeden z głównych chyba jeszcze mi to wyjdzie. Już się taki nie przyczepa. Odjadę nieco na bok. I wsiądę ponownie do kombajnu. I tutaj myślę, że pójdziemy na jeden zbiornik. No właśnie, jest mała edycja mojego kanału. Zmieniam nazwę na Ziwir właśnie. No i pod taką nazwą, że ta seria będzie kontynuowała. W następnym odcinku być może sprosuję to pole, bądź sprzedam zboże. Może to będzie dość ciekawa seria. Może zrobić to jeden raz.
jeszcze może trochę maszyn pokażę i omówię całe gospodarstwo. Ale tak na szybko. Teraz mam straszne spadki FPS-ów. Widzę. Już mi strasznie zjadło. No może się nie uczyć właśnie tym. Myślę, że mi zostanie. Ale wątpię, żeby się mi to udało. No właśnie są lekkie, ale teraz też problemy z dźwiękiem. Mogę być na filmie. Że mnie słabo będzie słychać. No tym podobno właśnie. Bardzo duży sentyment w ogóle do całej gry. To pierwszy farming jakiegokolwiek zagrałem. Potem już to właśnie farming 15, 13 i tak dalej. I 11 tak jakby zaczęła powoli tracić na popularności. Ale są osoby, które to oglądają. Nie wiem, jak się to może podobać. I powoli można wracać na gospodarstwo. Kompresor też tam ładnie chodzi. Słychać go wyraźnie. W ogóle jest widać, że jest komputer jakiś. On też on jest słabo dopracowany. Może teraz pokażę wam statystyki gospodarstwa całego. Pszenice to są pierwsze chyba żniwa pszeniczne. Pszenice. 7 krów jest. Ostatnio trochę nakosiłem. Żerwka odebrała teraz mleko. Oj, zaraz zacznie padać. Bo już widać, że jakby chmury na się zachodzą. Parę osiągnięć zaliczyłem. Bodajże 4 chyba. Paliwo też znika bardzo szybko w tym kombajnie. Tędy pojadę może. Trzeba będzie go rozładować. Też może zrobić poza odcinkiem. Bo na bandykamie można nagrać tylko 10 minut tak. Się rozpadało. A chodziło zawsze, kiedy nagrywam, to praktycznie zawsze mi pada deszcz. Nie wiem, dlaczego zawsze taką okazję wybieram. Ale oby nie było tak w następnych odcinkach. Będę na farmę, później przyczepę. I zakończę się ten pierwszy odcinek. Tak zawsze było w dziewiątce, że się zawsze widok przeskakiwał na przód traktora. Żeby nie wiem, dlaczego tak właśnie zrobiono. Ale to było dość ciekawe. To już teraz też może jest swobodnie. A więc to było na tyle w tym odcinku. Żegnam się z wami. I... No i czekam dużo łapek, subów i komentarzy. Dobry komentarzy, bo na złe to nie ma nawet co czekać, także to by było na tyle.